Ogólnie w ostatnim czasie wydałam tego, może widzieliście go na grupach lub nie, dam tego konika na wycenę. Jest to maskotka, około 35 cm ma, dość duża. Ma ona szkielet, tu jest bardzo gruby drut, jest ona też tutaj na nogach, dlatego stoi stabilnie. Ogon ruchomy. I głowa ruchoma. Kantar przeze mnie zrobiony i przerobiona przeze mnie grzywa, bo jej nie miał. Myślę o sprzedaży tej maskotki. Oczywiście razem z kantarem. No gdzie się tam palentasz? Jest on dość bardzo realistyczny. Do jazdy się on nie nadaje. Ale do zdjęć jak najbardziej. Jest dość realny. Zależy go, jak się go ustawi. Myślałam o sprzedaży go za 100 zł. Tylko, że tylko i wyłącznie odbiór osobisty tutaj. Można do mnie napisać na Hobby Horse Shop. Podam po prostu miasto i adres i można go odebrać. Nawet miasto mogę tutaj podać, Gdańsk po prostu. To nie jest moje miasto rodzinne, a mieszkam tu jeszcze bodajże 3 miesiące. Potem jadę za granicę. No. Więc jakby ktoś chciał takiego konika, jak i inne koniki, on nie był szyty przeze mnie. On tylko został przerobiony mieć tutaj grzywę. Włóczka. I ogon oryginalny. I to widać. A ile on waży? Nie wiem, chyba z kilogram. Dlatego wysyłki nie za bardzo. A nie chcę go zawieźć do domu, bo wiem, że moja mama da to małym dzieciom. I za chwilę tego konia nie będzie. Może rodzeństwa nie mam młodszego, ale mam bratanicę. I tylko dlatego nie chcę. Chcę, żeby trafił do kogoś, kto postawi go na półce, bo on jako przytulanka z tym stelażem nie za bardzo krzywdy może zrobić. Ale jak postawić na półce, to jak najbardziej. Chwieje się, bo tu jest nierówno. U mnie zwykle tutaj leży. Jakby go tak postawić na półce, gdzieś w ładnej półce, to robiłoby po prostu za ozdobę. U mnie niestety tak średnio.